Zapraszam bliżej okna. Zapraszam bliżej okna. Zwiedzanie rozpoczniemy od przyjrzenia się tutejszej architekturze. Przenieśmy się na moment w czasie. Jest XIII wiek. Rozbita na dzielnice Polska nie ma jednego władcy. Istnieje wiele księstw i książstewek, które co rusz walczą ze sobą. W tych trudnych czasach pewien młody, wywodzący się z dynastii Piastów rycerz imieniem Bolko również uczy się wojennego rzemiosła. Któregoś dnia, jak głosi legenda, Bolko zagubił się wśród gęstych sudeckich kniei. Po pewnym czasie dotarł na skaliste wzgórze i znieruchomiał z zachwytu nad przepięknym widokiem okolicznych gór i lasów. Na pamiątkę zabrał ze sobą znaleziony w tym miejscu kamień. Wiele lat później Bolko, już jako książę Bolko I Surowy, doskonały strateg, który budził lęk sąsiednich władców, przypomniał sobie tamten dzień. Postanowił wrócić na wzgórze i zbudować na nim obronny zamek. Zaś na pamiątkę zabranego niegdyś kamyka miejsce to zyskało nazwę Fürstenstein, czyli Kamień Książęcy. Tak właśnie brzmi pierwsza, historyczna nazwa Zamku Książ. Dzisiejszy wygląd zamku różni się diametralnie od pierwotnej budowli. Wciąż jednak jesteśmy w stanie odnaleźć jej pozostałości. Proszę spojrzeć przez okno. Na wprost nas znajduje się ściana, która u podstawy jest kamienna. Mieszczą się tam dwie łukowate wnęki okienne. To właśnie w tym miejscu, ponad 700 lat temu, mógł znajdować się most zwodzony. Każde kolejne stulecie pozostawiło w piastowskiej twierdzy wyraźny ślad. Kamienna elewacja po lewej stronie to dla nas wskazówka, że jest to skrzydło zamku pochodzące z okresu późnego średniowiecza, kiedy przechodził on z rąk do rąk. Władali tu Czesi, Węgrzy, a także Jagiellonowie. Ale kluczową datą w dziejach zamku był rok 1509, kiedy przeszedł on we władanie rodu Hochbergów, o którym usłyszą Państwo wielokrotnie podczas naszej wycieczki. Odejdźmy nieco od okna i spójrzmy na ścianę, na której zaprezentowano tablicę z drzewem genealogicznym. To graficzne przedstawienie kolejnych pokoleń rodziny Hochbergów, która władała zamkiem przez 400 lat. My skupimy się na postaciach, które odegrały najważniejszą rolę w dziejach zamku. Będziemy o nich wspominać w trakcie naszej wycieczki. Początek książeńskiej linii rodu dał rycerz Konrad I, pochodzący z Miśni, zaznaczony na szczycie tablicy. W kolejnych stuleciach warowna twierdza straciła swój obronny charakter i została przekształcona w arystokratyczną rezydencję. Spójrzmy na portret widoczny mniej więcej po środku drzewa genealogicznego, przedstawiający Konrada Ernsta Maksymiliana. To on, na początku XVIII wieku, zadecydował o wybudowaniu barokowego skrzydła zamku, które znajduje się obecnie po naszej lewej stronie. W drugiej połowie XIX wieku panem na Książu został Jan Henryk XI Hochberg, na zdjęciu z charakterystyczną siwą brodą. Kolejna wielka przebudowa zamku miała miejsce na początku XX wieku. W lewym dolnym rogu odnajdziemy jedyne zdjęcie kobiety. Widzimy na nim Marię Teresę Olivię Cornwallis West, zwaną pieszczotliwie Daisy. Jej mąż, Jan Henryk XV, syn wspomnianego przed chwilą Jana Henryka XI, był inicjatorem olbrzymiej przebudowy książa, w trakcie której powstały dwa kolejne skrzydła zamku. Zapraszam Państwa teraz do jednego z nich. Stańmy tyłem do tablicy i udajmy się prosto w stronę otwartych drzwi prowadzących do sali. Znajdujemy się na drugim piętrze zamku, na którym, między innymi, zatrzymywali się goście. To właśnie od apartamentów gościnnych rozpoczniemy naszą wycieczkę. Po przejściu przez drzwi proszę kierować się prosto, wąskim korytarzykiem. Do usłyszenia. Pokoik przed nami oraz dwa kolejne pomieszczenia, które za chwilę zobaczymy, wchodzą w skład apartamentów gościnnych. Powstały w czasie ogromnej przebudowy zamku na początku XX wieku.
Zaglądamy właśnie do buduaru, czyli niewielkiego pomieszczenia dla pań, służącego do odpoczynku. Można było tu przysiąść i posłuchać dźwięków muzyki płynących ze stojącego pod ścianą gramofonu. Zwróćmy uwagę na kształt wnętrza, widoczny wyraźnie, gdy spojrzymy na znajdujące się na suficie kasetony. Buduar jest kolisty, ponieważ ulokowano go w jednej z zamkowych baszt. Wracajmy. W korytarzyku proszę skręcić w prawo i wejść do kolejnego pomieszczenia. Pomieszczenie to zaaranżowano na gościnną sypialnię kobiecą. Funkcje tej przestrzeni podkreślają sosnowe łóżko, lustro w neobarokowej ramie oraz stojący pod nim tzw. stół konsolowy, na którym zebrano naczynia przydatne przy porannej toalecie. Jesteśmy w najmłodszym skrzydle zamku, pochodzącym z początku XX wieku. Inicjatorem ówczesnej przebudowy był książę Jan Henryk XV, do którego Daisy, jego małżonka, zwracała się niemieckim imieniem Hans. Tak pisała w pamiętniku. Upłyną 3 lata, zanim zakończy się przebudowa książa, po której będzie wyglądał przepięknie. Miło ze strony Hansa, że ma do mnie zaufanie i powierzył mi zakup różnych rzeczy. Mam nadzieję, że nie wyda za dużo pieniędzy. Hans zapewnia mnie, że dwaj zarządcy powiadomią go na czas, jeśli koszta przebudowy wzrosną nieproporcjonalnie. W rzeczywistości przebudowa trwała nie 3 lata, lecz 14 i była jedną z przyczyn bankructwa rodziny Hochbergów. Z tego powodu apartamenty te nigdy nie zostały ukończone. Ich dzisiejszy wygląd to zatem współczesna ilustracja przypuszczalnego przeznaczenia pomieszczeń. Wystroju tej przestrzeni dopełniają barokowe obrazy pochodzące z kolekcji Hochbergów. Na prawo od drzwi, którymi tutaj weszliśmy, widzimy pejzaż z pasterzami, pochodzący z drugiej połowy XVII wieku, autorstwa Giovanniego Benedetta Castiglione. Z kolei na lewo od przejścia do kolejnej sali możemy podziwiać boginię Florę, alegorię jesieni z papugą na tle pałacowego parku. Pochodzący z końca XVII wieku obraz jest najprawdopodobniej dziełem malarza czeskiego. Zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Idźmy prosto. Przy tablicy z drzewem genealogicznym skręćmy w lewo. W tej sali uwagę zwraca oczywiście fortepian. Można śmiało powiedzieć, że rodzina Hochbergów była rozkochana w muzyce. W tradycję tę doskonale wpisała się księżna Daisy, uzdolniona sopranistka. Salonik ilustruje nastrój epoki z początku XX wieku, gdy wykonywanie muzyki na żywo było jedną z podstawowych form spędzania wolnego czasu. Na ścianie możemy zobaczyć 2 duże pionowe obrazy pochodzące z kolekcji Hochbergów. Ich niecodzienny kształt wynika najprawdopodobniej z tego, że zostały zakupione jako wzór do tkania gobelinów. 2 prezentowane tu sceny nawiązują do starożytnych Grecji i Rzymu. Obraz z lewej przedstawia Aleksandra Wielkiego w towarzystwie jego przyjaciela Hefajstiona, odwiedzających pracownię nadwornego artysty Apellesa. Główni bohaterowie oglądają obraz, na którym władca Persji po przegranej bitwie składa hołd Aleksandrowi. Zakończone sukcesem działania wojenne Aleksandra Wielkiego pozwoliły mu zapisać się na kartach historii jako jednemu z największych władców w dziejach ludzkości. Obraz z prawej przedstawia pojedynek Horacjusza z Kuriacjuszem z VII wieku przed naszą erą. Ten dramatyczny epizod miał zakończyć wojnę pomiędzy Rzymem a sąsiednią osadą Alba Longa. Walka toczona była na śmierć i życie. Zwycięstwo Horacjusza przypieczętowało prymat Rzymu. Tematyka obu obrazów nie jest przypadkowa. Znajomość starożytnej historii była bowiem obowiązkowym elementem arystokratycznego wykształcenia. Opuśćmy apartament i w korytarzu udajmy się w lewo. Na lewo od wejścia znajduje się stanowisko multimedialne. Wystarczy spojrzeć przez wizjer w drzwiach,
by podpatrzeć scenę, która mogła się tutaj rozgrywać ponad 100 lat temu. Po jej obejrzeniu proszę przejść do pomieszczenia naprzeciwko prezentacji. Tam na Państwa czekam. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, podobnie jak dwa kolejne na naszej trasie, przynależało Janowi Henrykowi XI, głowie rodu Hochbergów w drugiej połowie XIX wieku. Ten pokój służył mu za sypialnię, gdy przyjeżdżał do książa. Na książańskim zamku Jan Henryk był bowiem gościem, a większość czasu spędzał w pszczyńskiej rezydencji lub w rozjazdach. Stary książę, jak nazywali go poddani, cieszył się zasłużonym szacunkiem. Swoich pracowników otaczał opieką i troską. Szkoły, kanalizacja, lepsze drogi, domy sierot – to tylko kilka ulepszeń, z których mogli korzystać zatrudnieni w kopalniach oraz posiadłościach Hochbergów pracownicy. Na rozwiązaniach Jana Henryka XI wzorował się później kanclerz Rzeszy Otto von Bismarck, planując reformy socjalne. Nic więc dziwnego, że wieść o śmierci księcia latem 1907 roku zgromadziła tysiące żałobników. W przeddzień pogrzebu ciało księcia przywieziono z Drezna na dworzec kolejowy w Świebodzicach. Stamtąd trumna okryta zielonym suknem ruszyła konnym karawanem ulicami miasta. Wzdłuż trasy hołd zmarłemu oddały orkiestry górnicze, strażacy oraz związki kombatanckie. Wszyscy w odświętnych mundurach i z pieśnią o miłosierdziu Bożym na ustach. Gdy trumna dotarła do zamku, wniesiono ją do sali Maksymiliana, gdzie przy blasku setek świec całą noc czuwali żałobnicy. Drugiego dnia 3000 górników utworzyło szpaler między zamkiem a kaplicą grobową. W niej o godzinie 18 rozpoczęło się nabożeństwo. Wieńce, przemowy, hymny. Wreszcie rozbrzmiało Ave Verum Mozarta, dając sygnał, by trumnę ze zmarłym odprowadzić do mauzoleum. Na przedzie konduktu niesiono krzyż. Dalej kroczyła orkiestra górnicza, następnie duchowieństwo i delegacje wyższych urzędników. Za nimi niesiono poduszki z odznaczeniami. Tuż za trumną szedł Jan Henryk XV, syn zmarłego i jego następca, podtrzymujący wdowę. Ciało księcia złożono obok jego pierwszej żony, przy wtórze salw i myśliwskich pozdrowień. Tak zakończyła się ziemska droga jednego z najwybitniejszych przedstawicieli rodu Hochbergów, który to w chwili śmierci księcia uważany był za trzeci najbogatszy ród w ówczesnych Niemczech, a siódmy w Europie. Przejdźmy teraz do kolejnego pokoju. Jesteśmy w gabinecie księcia Jana Henryka XI. Poszczególne przedmioty ilustrują jego talenty i pasje. Zwróćmy wpierw uwagę na szafę z opuszczanym blatem, która pełni funkcję biurka. Przy takim meblu można było napisać rozporządzenie lub przygotować korespondencję. Jan Henryk XI był nie tylko wybitnym zarządcą majątku Hochbergów, ale także sprawnym politykiem. Piastował liczne funkcje państwowe, przyjaźnił się z niemieckimi cesarzami, Fryderykiem III i jego synem Wilhelmem II. Mimo to polityka nie była jego pasją. Traktował ją raczej jako element troski o prestiż. A teraz spójrzmy na białą figurkę przedstawiającą młodzieńca dmącego w duży róg. To nawiązanie do życiowej pasji Jana Henryka XI, którą było łowiectwo. Za osiągnięcia i rozległą wiedzę w tej dziedzinie został mianowany królewskim wielkim łowczym. Książę był także miłośnikiem muzyki myśliwskiej. Dzięki jego inicjatywie
Wielkie rogi myśliwskie zastąpiono niewielkim instrumentem, na którym książę sam grywał. Jan Henryk XI opracował również wydawane na nim sygnały. Instrument tego typu, zwany rogiem pszczyńskim, po dziś dzień jest jednym z najpopularniejszych rogów myśliwskich w Europie. Przejdźmy do kolejnej sali. Jesteśmy w apartamencie gościnnym Jana Henryka XI. Pomieszczenie to powstało w XVIII wieku przy okazji ogromnej przebudowy zamku. Czasy te pamięta z pewnością tutejszy barokowy kominek. Ogrzanie olbrzymiego zamku spędzało sen z powiek kolejnym właścicielom. W XIX wieku spalano 2 wagony węgla dziennie. Surowiec dostarczany był z pobliskich kopalń Hochbergów. Na kominku prezentowana jest rzeźba znaleziona po II wojnie światowej w pobliskim wąwozie. Gdy hitlerowcy dewastowali zamek, przez okna wyrzucali jego wyposażenie. Niektóre elementy udało się przywrócić do zamkowych wnętrz, choć nie zawsze znane jest nam ich pierwotne rozmieszczenie. Opuśćmy apartamenty księcia i udajmy się schodami w górę na 3. piętro. Jesteśmy w pomieszczeniu, które podobnie jak kilka kolejnych na naszej trasie, przeszło w 2012 roku gruntowną renowację. Obecny wygląd kolejnych pomieszczeń nawiązuje do ich funkcji z czasów po I wojnie światowej. Renowacja była finansowana częściowo ze środków gminy Wałbrzych, a częściowo ze środków Unii Europejskiej. Kupując bilet wstępu, dokładają Państwo cegiełkę do utrzymania i dzieła odbudowy Zamku Książ, ponieważ od 1991 roku zamek jest własnością gminy Wałbrzych. Wszystkie wypracowane zyski są przekazywane na utrzymanie zamku, renowację lub wkład własny do projektów współfinansowanych. Znajdujemy się w pokoju zaaranżowanym na sypialnię księcia. Meble reprezentują styl secesyjny, obecny w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Uwagę przykuwa pochodzące z Włoch łóżko małżeńskie, wykonane z mosiądzu i dekorowane plakietami. Charakterystyczną dla secesji płynną linię znakomicie obrazuje niewielki parawan z drewna orzechowego. Obecny na nim motyw kwiatów to jeden z ulubionych tematów artystów z tego okresu. Wątki florystyczne dostrzeżemy także na innych elementach wystroju, między innymi na zegarze kominkowym oraz porcelanowym komplecie przyborów toaletowych składającym się z dzbanka, miski, mydelniczki i nocnika. Czekam na Państwa w kolejnej sali. Jesteśmy w saloniku. Zwróćmy uwagę na 2 obrazy. Przez 80 lat znajdowały się one poza książem i dopiero niedawno, jako depozyt, przekazał je zamkowi z powrotem wnuk księżnej Daisy, książę Bolko von Hochberg. Okoliczne szczyty górskie uwiecznił na tych obrazach Georg Marszal, nadworny malarz cesarza Niemiec. Powstały przed I wojną światową i zdobiły prywatne apartamenty księżnej Daisy. Później cieszyły jej oczy, gdy stęskniona za ukochanymi górami wałbrzyskimi przebywała kilkanaście lat za granicą. Jak pisała: widoki z wież zamkowych w Książu zapierają dech. Dziki, przestronny krajobraz tej części Śląska jest nie do opisania przepiękny. Spójrzmy zatem przez okna. W arystokratycznym życiu przepełnionym sztywnymi zasadami las dawał prawdziwe wytchnienie. Spróbujmy to zilustrować. Kiedy cichnie stukot powozów odwożących gości po kilkudniowej wizycie w Książu, księżna Daisy może wreszcie odpocząć i spędzić czas z dziećmi. Jej 3 synowie, Hans, Aleksander i najmłodszy Bolko, tylko na to czekają. Pospiesznie pakują kilka ulubionych zabawek, wkładają wygodne buty i czekają na znak. W końcu pojawia się Daisy i wypowiada magiczne zdanie: piknik, czas zacząć.
Do koszyków trafiają nie byle jakie frykasy, raki, jajka, sałatka z ziemniakami, a na deser aromatyczne pieczone jabłka. Na przyjemnej, osłonecznionej polanie mama i chłopcy rozkładają koc, obrus, talerze i sztućce. Gorącą zupę i świeży chleb z masłem donosi piknikującym służąca. Po napełnieniu brzuchów chłopcy podrywają się żywiołowo i bawią w polowanie. Daisy ma za to chwilę dla siebie. Beztroskie chwile z dala od arystokratycznej etykiety przerwie dopiero zapadający zmrok. Będzie to znak, że pora wracać do zamku. Księżna Daisy często skarżyła się w swoich pamiętnikach, że jej wrodzona spontaniczność kłóci się z niemiecką etykietą. Odstępstwa od niej bywały niekiedy źle postrzegane wśród elit, a nawet krytykowane przez jej najbliższych. Przejdźmy teraz do kolejnego pomieszczenia. Salonik ten urządzony został w popularnym na przełomie XIX i XX wieku stylu nazywanym Gründerzeit. Charakteryzował się on subiektywnym czerpaniem z minionych epok i ukazywaniem dawnych stylistyk w zupełnie nowych, często zaskakujących wariacjach. W tym wnętrzu widzimy parę foteli tzw. nożycowych, nawiązujących do renesansu. Podobnie jak stolik ze zdejmowanym blatem, który mógł pełnić funkcję tacy. Z kolei na bogato zdobionej kolumience umieszczonej w rogu stoi majolikowa waza. Majolika to rodzaj ceramiki pokrytej nieprzezroczystą, bogato zdobioną polewą. Ten konkretny eksponat powstał w fabryce ceramiki w pobliskiej Świdnicy. Na lewo od kolumienki, w neoklasycystycznej witrynce, widzimy porcelanowy serwis do kawy i znajdującą się powyżej niego paterę. Pochodzi ona z przełomu XIX i XX wieku i została wyprodukowana w wałbrzyskiej fabryce porcelany Karla Tilsza. Widoczny na paterze zamek książ został namalowany ręcznie. Warto wspomnieć, że na początku XX wieku zamek był wielokrotnie uwieczniany, na przykład na serwisach kawowych czy herbacianych, ale niezwykle rzadko na takich paterach. Stąd unikatowość tego zabytku. Dodajmy jeszcze, że Hochbergowie kolekcjonowali porcelanę z całego świata, między innymi chińską i miśnieńską. Zapraszam do kolejnej sali. Jesteśmy w pomieszczeniu nazywanym zwyczajowo gabinetem księcia. Z powodu wspominanego już krachu finansowego ostatnich Hochbergów nigdy nie został on umeblowany. Dzisiejsze wyposażenie stanowią meble z epoki dopasowane do funkcji pomieszczenia. Podręczna biblioteczka w przeszklonym regale to jedynie symboliczna namiastka bogatego księgozbioru Hochbergów. Powiększały go kolejne pokolenia panów na książu od XVIII do XX wieku. Przed II wojną światową przechowywano tu około 65 tysięcy woluminów. Biblioteka znajdowała się w budynku bramnym i z jej zasobów korzystali nie tylko goście zamku, ale także kuracjusze uzdrowiska w Szczawnie Zdroju. Po II wojnie światowej biblioteka została zniszczona. Część księgozbioru spalono, a część wywieziono do byłego Związku Radzieckiego. Powiedzmy jednak więcej o wystroju tego pomieszczenia. W rogu po prawej stoi tak zwana sekretera, czyli rodzaj szafy z wysuwanym lub opuszczanym blatem, pełniącym funkcję biurka. Piękno, ale i zagadkowość sekreter polegają na tym, że w tak zwanym piórniku, czyli w miejscu widocznym po opuszczeniu blatu, mieszczą się liczne szufladki i przegródki. Te nieoczywiste dla kogoś niewtajemniczonego skrytki nadawały się znakomicie do przechowywania prywatnych pamiątek. Oryginalną ozdobę tego mebla stanowi grafika przedstawiająca żołnierza żegnającego się z wybranką swojego serca. Przejdźmy do kolejnej sali. Salonik ten urządzony został w popularnym na przełomie XIX i XX wieku stylu nazywanym
jesteśmy w sali złotej, której ozdobą są ornamenty na suficie pokryte farbą z domieszką 24-karatowego złota. Gdybyśmy znaleźli się tutaj pomiędzy XVIII a XX wiekiem, moglibyśmy na przykład zmoknąć lub ogrzać się w promieniach słońca. Wszystko dlatego, że wówczas znajdował się tutaj taras. Dopiero w 1912 roku zabudowano go, tworząc zamknięte pomieszczenie. Dziś w sali złotej prezentowane są cztery figury kobiece, będące personifikacjami pór roku. Nawiązują one w symboliczny sposób do rzeźb, które dawniej stały w czterech rogach tarasu, choć wówczas były to figury mężczyzn. Sala złota znajduje się nad salą Maksymiliana, najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w zamku. Dlaczego to takie istotne? Spójrzmy na podłogę przed kominkiem. Dostrzeżemy tam wycięty w parkiecie zamykany otwór. W czasach ostatnich Hochbergów miał on bardzo praktyczne zastosowanie. Po jego otwarciu mocowano specjalny kołowrotek, którego zadaniem było opuszczanie na podłogę największego żyrandola w sali Maksymiliana. Wówczas żyrandol odkurzano i polerowano, a następnie znów na wałku wciągano go na właściwą wysokość. Przejdźmy dalej. Po wyjściu z sali udamy się w lewo. Przejdźmy w prawo do sali ze ściennymi malowidłami. To tak zwana sala Grodźca, w której przedstawiono zamek Grodziec, oddalony od książa o prawie 100 kilometrów. Na początku XIX wieku, zgodnie z duchem epoki, nastąpił powrót do zainteresowania średniowieczem. Dawne ruiny, pełne tajemniczości i melancholii, poruszały wrażliwe dusze romantyków. Fascynacji tej ulegli także Hochbergowie, którzy zakupili zamek Grodziec i odbudowali go. Co ciekawe, budynek wtedy po raz drugi trafił w ich posiadanie, bowiem kilka wieków wcześniej jego właścicielem był Konrad I, który zapoczątkował panowanie rodu Hochbergów na Książu. XIX-wieczna odbudowa Grodźca zakończyła się sporym sukcesem, więc dumny ze swojej koncepcji dziedzic na Książu kazał uwiecznić go na malowidłach ściennych. Zadania tego podjął się Christian Wilhelm Tischbein. Niestety na przełomie XIX i XX wieku jego dzieła uległy zniszczeniu. Odtworzył je wiedeński malarz Hugo Kirsch w latach XX XX wieku i to właśnie efekty jego pracy możemy dziś oglądać. Warto dodać, że na początku XIX wieku zamek Grodziec uchodził za pierwszy w tej części Europy zabytek specjalnie przystosowany dla turystów i jednocześnie przynoszący dochód. Wstęp był biletowany, a salę można było wynająć na, jakbyśmy to dziś powiedzieli, użytek komercyjny. Przejdźmy dalej. Spójrzmy na zawieszoną pomiędzy oknami grafikę. Zobaczą Państwo na niej zamek Książ, dumnie wznoszący się na odkrytej przestrzeni. Zaraz na lewo znajduje się druga budowla, nieco ukryta pośród porośniętych lasem skał. To tak zwany Stary Książ. Przed chwilą opowiadałem Państwu o romantycznej fascynacji średniowieczem. Otóż, gdy w okolicy nie sposób było znaleźć żadnych pięknych ruin, należało je wybudować. Tak też uczynili Hochbergowie. Stary Książ jest zatem sztuczną ruiną stworzoną na wzór średniowieczny. Wybór miejsca nie był jednak przypadkowy. Najprawdopodobniej tutaj widoczne były fundamenty średniowiecznego zamku i to właśnie na nich wybudowano sztuczną ruinę. Jej projektantem został Christian Wilhelm Tischbein, autor oglądanych przed chwilą malowideł z sali Grodźca. Zamek Książ oraz Stary Zamek były połączone systemem kładek i mostów, co znacząco ułatwiało dostęp do miejsca sprzyjającego kontemplacji i rozmyślaniom. Na usprawiedliwienie tych dziwnych z naszej perspektywy praktyk dodajmy jednak, że Stary Książ nie był tylko atrapą. Na gości chcących udać się na romantyczną eskapadę czekały tam między innymi pokoje gościnne oraz gospoda. Do ruin Starego Zamku prowadzi obecnie zielony szlak turystyczny. Teraz przejdźmy dalej.
W holu głównym udajmy się schodami piętro niżej. Znajdujemy się w sali Konrada, nazywanej tak na cześć założyciela książańskiej linii Hochbergów. U schyłku XVII wieku, po gruntownej przebudowie, mieściła się tutaj mała sala balowa o barokowym wystroju. Taka aranżacja przetrwała do 1945 roku, a więc do czasu nazistowskiej przebudowy zamku na potrzeby III Rzeszy. Wówczas sala ta bezpowrotnie utraciła zarówno swoje wyposażenie, jak i dekoracje. Obecnie prezentowana jest tutaj Galeria Sławnych, czyli część wystawy Metamorfozy Zamku Książ. Możemy podziwiać na niej portrety pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, przedstawiające reprezentantów dynastii Przemyślidów, Piastów, Habsburgów i Hohenzollernów, które oddziaływały na dzieje nie tylko Książa i Śląska, lecz także całej Europy. Wzrok przykuwa największy obraz autorstwa Wilhelma von Lindenschmitta, zatytułowany Alaryk w Rzymie, który zajmuje niemal całą jedną ścianę tego pomieszczenia. Po zapoznaniu się z wystawą proszę udać się dalej przejściem na lewo od obrazu Alaryk w Rzymie. Przystańmy po lewej stronie blisko okien i spójrzmy na zewnątrz. Przed nami tak zwany czarny dziedziniec. Po raz kolejny spojrzenie na zewnętrzną architekturę zamku pozwoli nam zobaczyć przebudowy, jakie miały tutaj miejsce na przestrzeni kilku stuleci. Stańmy tak, by mieć dobry widok na zamkową wieżę. Widzimy, że współcześnie składa się ona z trzech, powiedzmy umownie, segmentów. Najniższy jest kwadratowy, środkowy ma kształt ośmiokąta, a najwyższy jest okrągły. Każdy z nich powstał w innym okresie. Najniższy, kwadratowy, pamięta czasy średniowieczne, gdy budowę zamku zlecił książę piastowski Bolko I Surowy. Środkowy, ośmiokątny element to już efekt XVIII-wiecznej przebudowy. I wreszcie najwyższy człon, zarazem najmłodszy, bo pochodzi z XX wieku. Obróćmy się teraz w stronę sali, w której się znajdujemy. To tak zwany hol myśliwski. Bez przesady można powiedzieć, że w rodzinie Hochbergów polowali wszyscy i od zawsze. W łowach uczestniczyły także kobiety, w tym księżna Daisy, która ponoć była bardzo dobrym strzelcem. Na organizowane tutaj kilkudniowe polowania przyjeżdżali arystokraci i monarchowie z całej Europy. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Grudniowym rankiem, gdy cała okolica przykryta jest śnieżnym puchem, goście i właściciele książa rozpoczynają łowy. W trosce o dawne zwyczaje i poszanowanie tradycji rozpoczyna je przemową mistrz polowania. Podniosłym tonem przypomina o obowiązujących zasadach. Pierwsze ruszają psy, za nimi mistrz polowania. Dalej księżna Daisy i pozostali uczestnicy. Myśliwi trzymają się jednej linii i baczą uważnie za psami, które mają za zadanie wypłoszyć bażanty z rozległych trzcinowisk. Przy odrobinie szczęścia wystraszone ptactwo poderwie się do lotu większą grupą. Każdy myśliwy ma na tę okoliczność dwie strzelby oraz służącego do pomocy. Po oddanym strzale służący podaje myśliwemu drugą broń, a poprzednią prędko nabija. Tak idą w powietrze kolejne pociski, a huk rozbrzmiewa w promieniu kilku kilometrów. Ustrzelone ptaki układane są na ziemi obok siebie, a mistrz polowania składa raport. 1200 sztuk! Jeszcze tylko hymn, grany na trąbce doda rangi całemu wydarzeniu i już można myśleć o kolejnych łowach. W książańskich lasach polowano głównie na mniejszą zwierzynę, bażanty, kuropatwy oraz zające. Na większe łowy udawano się do Pszczyny, drugiej rezydencji Hochbergów, gdzie można było ustrzelić między innymi żubra. Stańmy tak, by okna na dziedziniec mieć za plecami, a następnie przejdźmy bliżej schodów prowadzących w górę. Po prawej stronie zobaczymy niewielkie pomieszczenie zwane salą rycerską. W XIX i XX wieku Hochbergowie prezentowali tu swoje zbiory broni białej.
po obejrzeniu sali rycerskiej zapraszam schodami w górę do kolejnej sali. W tym miejscu mieściła się na początku XX wieku jadalnia książęca. Przenieśmy się na moment w czasie. Punktualnie o godzinie 10 Hochbergowie rozpoczynają dzień śniadaniem. Służba podaje herbatę, tosty i masło w kształcie kulek. Mimo że jest dzień powszedni, potrzeba aż 3 stołów, by pomieścić wszystkich domowników. Przy pierwszym zasiada książę Jan Henryk XV, jego małżonka Daisy oraz synowie. Dołącza do nich najbliższa rodzina. Do drugiego stołu zapraszani są goście niżsi rangą, a do trzeciego dworzanie i urzędnicy. Wszyscy powrócą tu jeszcze kilkakrotnie, między innymi o godzinie 14 na lunch i o 17 na popołudniową herbatę. O wszystko zadba liczna służba. Aby podawanie posiłków, zwłaszcza dla gości, przebiegało jak najsprawniej, powstają skrupulatne notatki w kuchennej kronice. Co podano do jedzenia i picia? Kto uczestniczył w posiłkach danego dnia? Ile spożyto porcji? Każdy szczegół może okazać się przydatny na przyszłość i poprawić organizację. I tylko Daisy będzie czasem smutno wzdychać i marzyć o świecie, pozbawionym punktualności, eleganckich obrusów oraz czujnych oczu służby śledzącej każdy jej ruch. Z pierwotnego wystroju tego pomieszczenia zachował się jedynie kominek. Zdobiony sufit pochodzący z Włoch został zdemontowany w 1945 roku i wywieziony do zamku w Nowym Wiśniczu niedaleko Bochni. Przejdźmy dalej. Na lewo od kominka znajduje się wejście do kolejnej sali. Jesteśmy w sali balowej, powstałej na początku XX wieku, podczas ostatniej wielkiej przebudowy zamku. Pierwotnie pomieszczenie zbudowano na planie ośmiokąta, a jego strop miał kopulasty kształt. Skąd zatem dzisiejszy wygląd? Sala ta doskonale obrazuje skalę zniszczeń dokonanych przez niemieckich żołnierzy w ostatnich latach II wojny światowej. Kopuła nie została co prawda zburzona, ale zasłonięta stropem, który widzimy dzisiaj. Zniszczono marmurową posadzkę. Wprowadzono także zmiany w kształcie sali. Dziś nie jest ona już ośmiokątna, lecz prostokątna. To prawdopodobnie tutaj miała mieścić się hitlerowska sala narad. Powróćmy tą samą drogą, którą tu przyszliśmy. W 1944 roku pracę w zamku rozpoczęła paramilitarna niemiecka organizacja TOD. Od tego momentu zaczęła się ogromna przebudowa, a tym samym dewastacja poszczególnych wnętrz, co miało na celu dostosowanie ich do nowych funkcji. Książ stał się częścią inwestycji o kryptonimie Riese, czyli Olbrzym. Pod zamkiem i w pobliskich górach Sowich drążone były podziemne korytarze. Prace te wykonywali między innymi więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Jaki był cel projektu Riese, pozostaje do dziś tajemnicą. Najprawdopodobniej książ był przygotowywany na kwaterę Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Niewykluczone, że planowano tutaj ulokować siedzibę samego Hitlera. Podziemia miały pełnić między innymi funkcje schronów, dlatego połączyły je z zamkiem systemy wind, które umożliwiały szybką ewakuację. Realizacja projektu została przerwana wraz z końcem działań wojennych. Przed opuszczeniem zamku hitlerowcy niszczyli poszczególne instalacje i zasypywali wejścia do podziemi. Do dziś projekt Riese stanowi jedną z największych zagadek II wojny światowej. Spójrzmy przez okna na zamkowe tarasy. Obecnie zajmują one około 2 hektarów i rozlokowane są na kilkunastu poziomach. Turyści mogą je zwiedzać od kwietnia do końca października. Pierwsze wzmianki o tarasach pochodzą z XVI wieku, gdy zamek zaczął tracić swoją warowną funkcję, a w miejscu murów obronnych i zasypywanych fos sadzono drzewa i krzewy. Kolejni właściciele rozbudowywali i upiększali ogrody. Wielkie zasługi ma na tym polu również księżna Daisy, z której inicjatywy powstało przepiękne rozarium. Zachęcam Państwa nie tylko do zwiedzenia tarasów i wyjścia na pobliskie leśne ścieżki,
ale także do udania się do oddalonej o 2 kilometry od zamku palmiarni. Wybudował ją w prezencie dla księżnej Daisy i jej mąż za kwotę 7 milionów marek w złocie. Idźmy dalej prosto. Pierwszymi drzwiami po lewej stronie udamy się na wystawę zatytułowaną Książ od kuchni. Do usłyszenia. Rozejrzyjmy się po sali i powiedzmy kilka słów o prezentowanej tu wystawie. Jej tytuł, Książ od kuchni, jest nieco przewrotny. Autorem prezentowanych zdjęć jest bowiem Louis Ardouin, szef kuchni w Książu na początku XX wieku. Na setkach czarno-białych fotografii uwiecznił on nie tylko zamek i jego okolice, ale także członków rodziny Hochbergów oraz życie codzienne służby. W tej sali ukazano zamek Książ i otaczającą go przyrodę. Zapraszam do samodzielnego zwiedzania. W wybranych miejscach umieszczono czarne, okrągłe znaczniki z symbolem słuchawek. Posłużą nam one do odsłuchania dodatkowych nagrań. Aby je uruchomić, należy wycelować audioprzewodnik w stronę znacznika, tak jak pilot do telewizora, a następnie nacisnąć okrągły przycisk. Przejście do kolejnej sali znajduje się po lewej stronie. Na początku XX wieku Louis Ardouin był nadwornym kucharzem Hochbergów. Mieszkał na zamku wspólnie ze swoją żoną Eugenie oraz 2 synami. Na fotografiach dookoła widzimy na przykład chłopców bawiących się w okolicy zamku lub całą rodzinę świętującą Boże Narodzenie. Przy wyjściu z sali zobaczymy bardzo smutny i osobisty wątek. Wraz z wybuchem I wojny światowej Louis Ardouin trafił do obozu dla internowanych koło Hanoweru, gdzie przez 2 lata dokumentował życie codzienne więźniów. Po wojnie wrócił do Książa, lecz w obliczu bankructwa Hochbergów wyjechał do Anglii. Później wyjdźmy z pomieszczenia i przejdźmy prosto do kolejnej sali. Najpierw zwróćmy jednak uwagę na wystrój tej sali. Zdobi ją neorenesansowy strop oraz 3 portale drzwiowe importowane z Włoch, pochodzące prawdopodobnie z XVII wieku. Pomieszczenie to znajduje się w ciągu tzw. apartamentów cesarskich. Zostały one wybudowane w latach 1910-1913, w czasie wielkiej przebudowy Książa. Luksusowe apartamenty miały stanowić pokoje gościnne dla częstego gościa zamku, cesarza Wilhelma II i jego rodziny, a docelowo także innych monarchów europejskich. Upadek monarchii i krach finansowy Hochbergów sprawiły, że żadna z koronowanych głów nigdy w nich nie zamieszkała. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy na wystawie zatytułowanej Z albumu księcia. Przedstawiono na niej fotografie pochodzące z prywatnych albumów księżnej Daisy. Ich oryginały znajdują się w archiwum Fundacji księżnej Daisy von Pless. Ofiarował je wnuk księżnej, książę Bolko. Fotografie zebrała i opisała jego młodsza siostra, hrabina Joya Leutrum von Ertingen. W tej przestrzeni możemy zobaczyć przede wszystkim fotografie księżnej Daisy oraz jej synów. Zapraszam do samodzielnego zwiedzania. Usłyszymy się w kolejnej sali. Znajdujemy się w salonie zielonym, który powstał w okresie XVIII-wiecznej przebudowy zamku. Pomieszczenie to pełniło wówczas funkcję sali przodków. Jej zadaniem, poprzez umieszczone na ścianach portrety, było podkreślenie rangi rodu i jego ciągłości. Dzisiejszy wystrój, dzięki ekspozycji portretów kobiet z rodu Hochbergów, nawiązuje w pewien sposób do pierwotnej funkcji. W tej sali prezentowane są obrazy pochodzące z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które wcześniej znajdowały się w kolekcji Hochbergów. Zakupił je pan na Książu, Jan Henryk XV, by zdobiły nowo wybudowane skrzydła zamku. Obróćmy się przodem do wejścia i spójrzmy na prawo. 4 kolejne, wielkoformatowe obrazy autorstwa Stefana Kesslera przedstawiają biblijną przypowieść o synu marnotrawnym,
w cyklu czterech pór roku. Przypomnijmy ją. Pierwszy obraz w scenerii wiosny ukazuje syna opuszczającego rodzinny dom. Ojciec podzielił bowiem majątek pomiędzy swoich dwóch potomków, ale tylko jeden z nich pozostał, by ciężko pracować, natomiast drugi wyjechał. Na kolejnym obrazie widzimy owego drugiego syna wśród kurtyzan, a więc pań lekkich obyczajów. Żyjąc rozrzutnie i niemoralnie, młodzieniec trwonił rodzinny majątek. Trzeci obraz z jesienią w tle przedstawia syna marnotrawnego w biedzie, po tym jak utracił wszystkie pieniądze. Ostatnia zimowa scena ukazuje nam ucztę, którą wydał ojciec, gdy syn marnotrawny wrócił do domu. Przypowieść poucza nas, że każdy, kto zbłądzi, lecz przyzna się do pomyłki i powróci skruszony, otrzyma przebaczenie i drugą szansę. Kolejne trzy malowidła w tej sali przedstawiają morskie krajobrazy na tle antycznych ruin i pochodzą z początku XVIII wieku. Ich autor, Leonardo Coccorante, przedstawił na nich żeglugę z perspektywy pór dnia. Obrazy w symboliczny sposób odnoszą się do przemijania oraz cykliczności ludzkiego życia. Po obejrzeniu prezentowanych tu dzieł, proszę przejść do następnej sali. Znajdujemy się w salonie zielonym, który powstał w okresie XVIII-wiecznej przebudowy zamku. Pomieszczenie to pełniło wówczas funkcję sali przodków. Jej zadaniem, poprzez umieszczone na ścianach portrety, było podkreślenie rangi rodu i jego ciągłości. Dzisiejszy wystrój, dzięki ekspozycji portretów kobiet z rodu Hochbergów, nawiązuje w pewien sposób do pierwotnej funkcji. Sztukateria na suficie jest oryginalna, neobarokowa. Dominują w niej girlandy kwiatowe, obrazy ptaków i instrumentów muzycznych. Barok był epoką przepychu, ale ceniono wówczas symetrię. Proszę zwrócić uwagę na to, że główny motyw na suficie, gruba wstęga, ma swoje lustrzane odbicie w parkiecie. To nie jedyny pomysł projektanta na zachowanie harmonii. Na prawo od okien znajdują się białe, dwuskrzydłowe drzwi. W rzeczywistości nie ma tam przejścia. Drzwi wstawiono po to, by zachować równowagę pomiędzy dwiema krótszymi ścianami. Naprzeciwko dwóch okien umieszczono więc dwoje drzwi. Przejdźmy dalej. Jesteśmy w sali Maksymiliana, najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu zamku, olśniewającym barokowym przepychem. Sala, podobnie jak całe skrzydło, w którym się znajdujemy, powstała w XVIII wieku za czasów hrabiego Konrada Ernsta Maksymiliana Hochberga i dlatego dziś nosi jego imię. To właśnie tutaj, na wystawnych przyjęciach, pokolenia Hochbergów przyjmowały wielkich tego świata, monarchów, arystokratów, polityków i artystów. Nie inaczej było na początku XX wieku, w czasach księżnej Daisy. Spróbujmy to sobie wyobrazić. W dniu wielkiego balu pod zamek zajeżdżają kolejni goście w powozach. Wita ich rodzina Hochbergów oraz szpaler lokajów ubranych w czerwone uniformy i białe pudrowane peruki z loczkami. Goście udają się do swoich apartamentów, a w zamku zapada cisza. To tylko pozory. Na piątym piętrze, wysoko, żeby zapachy nie przeszkadzały dostojnym gościom i książęcej parze, francuski szef kuchni Louis uwija się ze swoimi pomocnikami. Osobiście sprawdza każdego bażanta, czy godny jest arystokratycznego podniebienia. Punktualnie o 21:00 goście zasiadają do stołu wedle ścisłego protokołu. Za ich plecami 30 służących asystuje przy obiedzie i czuwa nad jego przebiegiem. Potrawy z kuchni transportowane są na pierwsze piętro specjalną windą, a ponieważ je się także oczami, następujące po sobie dania różnią się między sobą kolorystyką. Po uroczystym posiłku niespodzianka! Wszyscy wychodzą do parku na pokaz sztucznych ogni. Blask kolorowych fajerwerków, wesoło strzelających w niebo nad książem, widać tej nocy z daleka.
Podczas wystawnych uroczystości nie mogło zabraknąć muzyki. Jeśli obrócimy się tyłem do okien, zobaczymy trzy tak zwane balkoniki muzyczne. Tam właśnie znajdowali się wykonawcy umilający gościom czas, muzyką na żywo. A teraz przyjrzyjmy się po kolei poszczególnym elementom wystroju, zaczynając od sufitu. Autorem malowideł jest bawarski malarz Felix Anton Scheffler. Artysta przenosi nas na mitologiczne wzgórze Helikon. W centrum widzimy Pegaza, którego uderzenie kopytem miało spowodować wytryśnięcie źródła, będącego symbolem natchnienia artystów. Poniżej Pegaza, w zielonkawej szacie, niczym na chmurze, unosi się bogini Atena. Przybyła na Helikon, by odwiedzić mieszkające tam muzy. Sylwetki dziewięciu dziewic Olimpu, jak nazywał je Hezjot, zajmują przestrzeń dookoła całego malowidła. Wspomnijmy niektóre z nich. Pod drzewem przysiadła Melpomene, muza tragedii, z maską teatralną w ręce. Blisko niej roztańczona Terpsychora, orędowniczka tańca i śpiewu, przygrywa na lirze. Obok, spoglądająca w oczy Amorkowi, muza poezji miłosnej Erato. Nad nimi grająca na flecie Euterpe, opiekunka poetów. Wybór takiego tematu mitologicznego na malowidło w najbardziej reprezentacyjnej sali nie mógł być przypadkowy. Zgodnie z aspiracjami Hochbergów, książ miał stać się Helikonem, a więc siedzibą muz i natchnieniem dla artystów. Stańmy teraz przodem do okien i zwróćmy uwagę na to, że po lewej i prawej stronie znajdują się symetryczne względem siebie dekoracje. Są to balkony, lustra oraz kominki. Zacznijmy od balkonów. Ponieważ sala, w której się znajdujemy, zajmuje dwie kondygnacje pałacu, balkony przynależą do pomieszczeń z wyższego piętra. Po lewej są to apartamenty księcia, a po prawej księżnej. Lustra mają za zadanie optycznie powiększyć salę i dodatkowo ją doświetlić. Kominki wykonano z czarnego marmuru i ozdobiono rzeźbami amorków trzymających w rękach róg obfitości. Towarzyszą im postacie sfinksów, czyli mitologicznych stworzeń przedstawianych jako lwy z ludzką głową, w tym przypadku z wizerunkami kobiet. Przechodząc do kolejnego pomieszczenia, proszę zwrócić uwagę na to, że ponad drzwiami rozciągnięta jest czerwona tkanina. Zawieszono ją po dwóch stronach sali, w miejscach, w których niegdyś znajdowały się monumentalne malowidła. Ich strata po II wojnie światowej to szczególnie dotkliwy cios wymierzony w piękno tej sali. Usłyszymy się w kolejnym pomieszczeniu. Znajdujemy się w Salonie Białym. Niestety w czasie II wojny światowej jego barokowy przepych został bezpowrotnie zrujnowany. Oryginalna jest sztukateria na suficie, obfitująca głównie w motywy florystyczne. Czasy Hochbergów pamięta również kominek wykonany z różowego włoskiego marmuru, choć pierwotnie ogrzewał on inną salę. Dzisiejsze wyposażenie stanowią neobarokowe meble. Mimo, że najpewniej zostały one wybrane osobiście przez księżną Daisy, nie pochodzą z książa, ale z jadalni Grand Hotelu w Szczawnie Zdroju. Była to jedna z inwestycji Hochbergów, której sława sięgała poza granice kontynentu. Księżna opisywała ją w pamiętniku. Widziałam plan nowego hotelu w Szczawnie. Zamierzam wszystko zaprojektować sama, w tym len, srebro, porcelanę. Potrafię to zrobić lepiej i taniej. Potem widziałam różne projekty pokoi w stylu Ludwika XV, salonów w stylu Ludwika XIV, dużej dębowej jadalni i inne pełne podobnych niedorzeczności. Moim zdaniem kuracjusze nie będą z tego korzystać, a moja idea hotelu w uzdrowisku to przede wszystkim urządzenia sanitarne, a dopiero potem dekoracje w stylu Ludwika XV. Tymi słowami księżna dała się poznać jako osoba praktyczna i przedsiębiorcza. Niestety ogromne pieniądze zainwestowane w Szczawnie Zdroju nie zdążyły się zwrócić, bowiem Europa stała już wówczas u progu I wojny światowej. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia.
Znajdujemy się w salonie orientalnym. Za czasów Hochbergów mieściła się tutaj poczekalnia dla gości oczekujących na przybycie właścicieli. Oczywiście goście nie zmierzali tutaj trasą, którą my przyszliśmy, lecz wchodzili prosto z holu przez widoczne szklane drzwi. Niestety wystrój wnętrz nie przetrwał wojennej zawieruchy. Współcześnie zdobią go tkaniny dekoracyjne. Widoczne na nich pawie są w Japonii uznawane za symbol długowieczności. Przejdźmy dalej. Jesteśmy w pokoju gier. Dawniej znajdował się tu salonik muzyczny. To właśnie do tej funkcji nawiązują tkaniny na ścianach, na których możemy odnaleźć tańczące i grające na instrumentach postaci. Zamiłowanie do muzyki było ściśle związane z płynącą w żyłach arystokratyczną krwią. Nauka gry na instrumentach oraz lekcje śpiewu były podstawą dobrego wykształcenia. Dzisiejszego wystroju sali dopełniają obrazy pochodzące z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jeszcze przed II wojną światową ściany ozdobiono olbrzymimi gobelinami przedstawiającymi mit o Parysie i Helenie. Przejdźmy do kolejnej sali. Weszliśmy do salonu włoskiego. Spójrzmy na sufit. Malowidło znajdujące się w jego centrum zostało namalowane najprawdopodobniej przez Feliksa Antona Schefflera. Był on także autorem podobnych dzieł w sali Maksymiliana, którą niedawno zwiedzaliśmy. W centrum malarz uwiecznił rzymską boginię kwiatów i wiosny, Florę. Uosabia ona wszystkie życiodajne siły, dzięki którym przyroda rozkwita. Za czasów ostatnich Hochbergów w rogu sali znajdował się kominek, a na ścianach wisiały portrety przodków. Salę zniszczono w trakcie hitlerowskiej przebudowy. Obecnie przypuszcza się, że to właśnie ten pokój przygotowywany był na sypialnię Hitlera.